Za moimi plecami trwa właśnie przebudowa Placu Trzech Krzyży. A jak to dokładnie wygląda? Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Lecimy bezpośrednio nad Placem Trzech Krzyży, który zmienia się nie do poznania. Co tu się zmienia i jakie są zmiany w aktualnej przebudowie, bo to nie jest pierwsza przed nami. Ta przebudowa to głównie poprawa stanu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o rowerzystów. Wcześniej tutaj były teleportery rowerowe. W skrócie drogi rowerowe się tutaj kończyły ślepo i trzeba było wjechać na ulicę. Teraz to się zmieni nie do poznania. Będą drogi rowerowe w jedną, w drugą stronę, pasy rowerowe czy drogi rowerowe dwukierunkowe. Mnóstwo możliwości, tak żeby wszyscy z uczestników dróg rowerowych mogli na spokojnie przejechać pomiędzy Nowym Światem na całej długości, a dalszą trasą bezpośrednio za Placem Trzech Krzyży, czyli alejami ujazdowskimi. To jest oczywiście duża zmiana i duża poprawa, która właśnie teraz postępuje. I nawet tutaj przy samym Placu Trzech Krzyży też jest trochę zmian, bo sama ulica Smolna będzie miała bezpośredni wjazd z dróg rowerowych, które właśnie w tym miejscu powstają. Dalej, jak już teraz patrzymy z tejże perspektywy, drogi rowerowe już są namalowane po prawej i lewej stronie, jeżeli chodzi o białe pasy. Oczywiście dalej widzimy żółte oznakowanie, ponieważ jest tutaj tymczasowa jeszcze organizacja ruchu i docelowo to będzie zupełnie inaczej wyglądać. A mianowicie w tą stronę, jak teraz lecimy, czyli w kierunku Placu Trzech Krzyży, będzie jeden pas. Natomiast w przeciwnym kierunku będą dwa pasy dla samochodów. To jest duża zmiana. Pewnie część osób oczywiście będzie nam krzyczeć, że jak tak można zwędzić dojazd do Placu Trzech Krzyży. Ale trzeba pamiętać, że część samochodów i autobusów wcześniej już jeździła ulicą Bracką i najprawdopodobniej tak ponownie wróci ten ruch w tym miejscu, żeby po prostu ulicą Bracką część ruchu po prostu jechała, bo i tak na Nowym Świecie nie musi być aż taki duży ruch. Część placu, tak jak powiedziałem już wcześniej, jest oddana do użytku, czyli połowa już jest. I sobie dokładnie teraz to przeanalizujemy i zobaczymy, bo tam już jest nowa jezdnia, nowy asfalt i właśnie w majówkę ta połowa została oddana do użytku. Ładnie widać, że teraz po prostu przejazd przez Plac Trzech Krzyży jest prosty, jak w twarz strzelił, w skrócie nie ma żadnych tutaj zakrętów, tylko jak najprostszy przejazd przez Plac Trzech Krzyży. Tutaj też przy okazji widzimy nowe ulice z dojazdem bezpośrednio w tym kierunku, w kierunku Sejmu. Jest już tutaj właśnie zbana, czyli w ulicę Wiejską, te skrzyżowania, jak i również przystanki autobusowe tutaj dla autobusów, które będą w tym miejscu kończyć swoją trasę. Nowe drogi rowerowe też już mają wszystkie warstwy asfaltu, ale zwróćcie uwagę, że są całkowicie pozamykane i niedostępne cały czas dla rowerzystów, co jest duży minus, bo po prostu to nie spełnia aktualnie względów bezpieczeństwa. Rowerzyści cały czas muszą jeździć po ulicy, a nie będę ukrywać, że i tak większość rowerzystów jak może to po prostu wjeżdża na drogi rowerowe, a później musi ostro hamować przed oznakowaniem, że ta droga rowerowa jest jeszcze zamknięta, czy przed innymi bramkami. Tutaj możecie też zwrócić uwagę, że jest sygnalizacja świetna w tym miejscu, na tym wyjeździe i właściwie wjeździe na Plac Trzech Krzyży. To jest zmiana, która tutaj nastąpiła. Też tam jest podwójne przejście dla pieszych, co jest trochę dziwne, bo jedno jest oznakowane, drugie jest nieoznakowane, więc po tym nieoznakowanym nie wolno przejść zgodnie z przepisami legalnie aktualnie. Natomiast chodzi o to, że tutaj faktycznie pojawiła się sygnalizacja świetna na tym przejściu dla pieszych. Czemu? Ponieważ to było jedno z bardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w Warszawie. Tak zostało wycenione w audycie i to była jedna z ważniejszych rzeczy, która musiała tutaj zostać zmieniona aktualnie. No i dlatego też właśnie w ten sposób to wygląda, jak wygląda to przejście. Po prostu ma teraz sygnalizację świetną. I tu widzicie, że są trzy pasy. Po przebudowie będą trzy pasy, z czego jeden to będzie buspas. A tu widzimy fragment tego torowiska tramwajowego. Nie jest go dużo. Większość z tego torowiska została zalana asfaltem, tak aby nic mu się nie stało. W skrócie stary bruk nie może po prostu być aktualnie narażony na ruch samochodów, bo po prostu ta część zabytkowa się zniszczy. A jeżeli będzie w ten sposób dla widoku i będzie po prostu pod chmurką, też to oczywiście nie jest bezpieczne, no bo on będzie się psuć z czasem. Więc po prostu jak najmniejszy ruch, jeżeli na nim będzie, tak najdłużej będzie mógł tutaj podtrzymać. Tu widzimy też, że droga rowerowa wjeżdża na równy asfalt z częścią dla samochodów,
co jest oczywiście nowością, która w tym miejscu powstaje i której wcześniej nie było. Także takie tutaj faktycznie bariery, nowe elementy i tutaj niedziałająca jeszcze jak byłem sygnalizacja świetlna w tym miejscu się znajdowała. Sam dojazd do kościoła na Placu Trzech Krzyży będzie wyglądać tak samo jak przed przebudową, a tutaj widzimy bezpośrednio wjazd na dół ulicą Książęcą, tutaj został zachowany i tam też są przystanki autobusowe. Pomijając zmiany dla towarzystów i zmiany jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, też ważna tutaj zmiana to jest poprawienie sytuacji jeżeli chodzi o przystanki autobusowe. Aktualnie można sobie szukać ładnie przystanków na placu na Trzech Krzyży. W sensie tutaj jest mnóstwo przystanków, jeszcze przed przebudową to było jeszcze i więcej. Tutaj były rozsiewane po całej przestrzeni placu dla różnych autobusów, linii pośpiesznych, zatrzymujących się, skręcających, wyjeżdżających. Po prostu każdy autobus miał właściwie prawie swój własny przystanek i oni chcieli to po prostu posegregować, aby można było na spokojnie pójść na jeden przystanek i wsiąść w prawie każdy autobus, który jedzie nad tą ulicą. I to była jedna też z ważniejszych zmian, która faktycznie muszę przyznać, że jest na plus. Tutaj prosto będzie możliwość w przyszłości przejechania ulicą Żurawią w obydwu kierunkach dla rowerzystów w kierunku ulicy Kruczej i dalej w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Na razie to jest całkowicie niemożliwe. Trzeba kręcić się przez Nowogrodzką i w różne inne ulice wjeżdżać, ale po przebudowie ma być to zrealizowane, jak już ulica Klucza również będzie przebudowana, bo tam aktualnie jeszcze prace się nie rozpoczęły, choć też niedługo ma to się rozpocząć. A tak wygląda z tej perspektywy cały Plac Trzech Krzyży i możemy doskonale zobaczyć, że tutaj faktycznie trwają prace i część, no większość jezdni w tym miejscu została całkowicie zedyta i można powoli, jak będą schodzić jeszcze z kolejnymi warstwami, zobaczyć stary bruk i pewnie jeszcze więcej starych torowisk tramwajowych. Tutaj będą widoczne i będzie można je obserwować. Będą kolejne znaleziska, których oczywiście nikt zupełnie się tu nie spodziewał. Oczywiście wiadomo, że te tramwaje tutaj kiedyś jeździły i wszystkie osoby tutaj nie powinny być zaskoczone, że takie tramwaje i takie znaleziska się tutaj pojawiają. Jak stary bruk czy stara część infrastruktury tramwajowej, bo to po prostu było, tak? Tylko zostało to zasypane, zrobione tak, żeby było lepiej dla kierowców, no przez co po prostu wszyscy też przez ostatni okres czasu zapomnieli o tym. Tu jest kolejne te przejście dla pieszych, które było właśnie niebezpieczne, też będzie mieć sygnalizację świetną. No i powiem parę ciekawostek, o których może nie wiecie. Pomijając to, że tu będzie wielki węzeł towarowy, który jeszcze nie powstał w zupełności po prawej stronie z tymi wszystkimi małymi uliczkami, które są dwukierunkowe dla towarzystów, to jest jedna ze zmian. Natomiast druga ważna zmiana to jest to, jak konserwator zabytków patrzy na tę przebudowę. Zmienił swoje zdanie i jednak będzie możliwość wybudowania tutaj, a właściwie posadzenia większej ilości drzew. Tak, to prawda. Sam parking, który widzieliśmy przed chwilą, o którym jeszcze za chwilę powiem, będzie całkowicie zazieleniony, jeden, który się tam znajduje, a pozostałe przestrzenie będą albo miały drzewka, albo dużą ilość zieleni. To jest dobra zmiana na plus. Same prace zieleniarskie są realizowane w ramach osobnej budowy, osobnego przetargu, bo nie zostało to uchwycone w ramach przebudowy samego Placu Trzech Krzyży, no bo nie było pozwolenia od teraz zabytków na tak dużą zmianę, jeżeli chodzi o ten plac. Na szczęście to się zmieniło i będzie mogło być więcej tych drzew. Będzie to realizowane jednocześnie w trakcie tej przebudowy, więc jak się jedno i drugie skończy, to powinniśmy mieć już całkiem ładny, zielony plac, który w tym miejscu będzie dla wszystkich. Natomiast co ważne, mówiłem wcześniej o infrastrukturze tramwajowej. Tramwaje warszawskie nie wykluczają, że w przyszłości na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu tramwaje wrócą. Tylko to oczywiście, jeżeli będzie dodatkowe finansowanie i wszystkie aktualnie planowane inwestycje tramwajowe zostaną zakończone. Wtedy będzie możliwość zrealizowania specjalnej trasy tramwajowej przez samą centralną część starówki, dzięki czemu tramwaje historyczne, zabytkowe mogłyby właśnie tamtędy jeździć. I według mnie to byłaby wspaniała trasa, żeby autobusy nie jeździły tamtędy, tylko właśnie ładny ruch taki tramwajowy po cichu. Też dzięki temu nie byłoby dużego ruchu kołowego na tej części starówki. O parkingu mówiłem. Parking, o którym mówiłem, że będzie do likwidacji, jest teraz na sam wprost. Tam jest taki trójkącik bezpośrednio przy ulicy. I tam faktycznie będzie całkowita przestrzeń zielona, zamiast tego, jak to wcześniej wyglądało. No i teraz sobie przelećmy raz jeszcze nad całością, żebyście mogli dokładnie zaobserwować, jak to wygląda. I jeszcze zetkniemy sobie na sam Rondo de Gaulle'a. Tutaj po prawej stronie nie będzie drzewek w tym miejscu, ale już bezpośrednio, jak droga rowerowa zjeżdża na równą powierzchnię z jezdnią, będą tutaj drzewka na tym pasie zieleni po prawej stronie zlokalizowane, więc to jest na duży plus, tu wcześniej ich nie miało być zrealizowanych. Następnie kolejny odcinek, jak już mówiłem, będzie trzypasmowy, czyli będą trzy pasy, jeden w kierunku południowym, dwa w kierunku północnym. Czyli tak jak teraz lecimy, będą dwa pasy w tym kierunku, w którym teraz lecimy. Drogi, a właściwie pasy rowerowe będą po bokach
całego ronda i całego tego skrzyżowania tutaj, jeżeli chodzi o tą część, i będą bezpośrednio przejeżdżać przez całe rondo. Będą pomalowane tak, żeby dobrze wiedzieli, którędy jechać, i przypominam, że to są drogi rowerowe jedne kierunkowe, bo to są pasy rowerowe. Dalej stąd będzie możliwość wjazdu w ulicę Smolną lub bezpośrednio wjechać dalej w Nowy Świat, gdzie też droga rowerowa będzie wjeżdżać na swobodnie, tak aby to było jak najlepiej z jak najmniejszymi zakrętami zrealizowane i z jak najmniejszym wymuszaniem pierwszeństwa. Tu następnie bezpośrednio w tą uliczkę parkingową będzie też możliwość wjazdu dla rowerzystów w obydwu kierunkach, bo ta uliczka będzie właśnie dwukierunkowa tylko i wyłącznie dla rowerzystów, i to można zobaczyć, że tutaj faktycznie trwają prace przy wymianie nawierzchni i przy budowie właśnie tej też części. Tutaj dalej w tą ulicę też będzie możliwość wjazdu dla rowerzystów, ale oczywiście nie przejeżdżając przez całą jezdnię, tak żeby to było możliwe z zachowaniem całego bezpieczeństwa, bo tutaj jednak ZDM to parę razy podkreślał tak dosyć mocno i konsekwentnie, że ta przebudowa głównie jest po to, żeby tu było bezpiecznie. I chyba już mnie, chyba was już zanudziłem, to mówimy o bezpieczeństwie, więc powiem wam ciekawostkę, że pomijając to, że mamy taką palmę, to ostatnio się pojawiło jajko na placu Pięciu Rogów. O tym jajku pewnie, jak mi się jeszcze uda, to powiem, zrobimy jakiś specjalny film z Cykutem, bo na koniec właśnie całej przebudowy placu na placu Pięciu Rogów miało powstać tam jajo, które miało właśnie mieć dźwięki wykluwającego się jajka, i ono już faktycznie powstało, waży kilka ton, była konferencja, można było zobaczyć, i się pojawiło faktycznie w tym miejscu, gdzie była taka mini fontanna, teraz stoi jajo. Całkiem ładne i całkiem dużych rozmiarów, i sam jeszcze go nie widziałem, ale powiem wam, że no dobrze, że w końcu ta przebudowa się skończyła, i zobaczymy, czy tak samo się to dobrze wpisze w kompozycję Warszawy, tak samo jak palma, która już jest na Rondzie de Gaulle'a. I chyba nikt nie potrafiłby sobie wyobrazić tego miejsca bez palmy. Tak jak to niektórzy mówią, niedługo powstanie na linii średnicowej nowy przystanek kolejowy. PKP Palma. Znaczy PKP Warszawa Palma. I tutaj po prawej stronie ten parking, który aktualnie jest placem budowy, będzie całkowicie zazieleniony z drzewkami, o którym mówiłem wcześniej. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zapraszam was do subskrybowania, do dołączenia do moich grup na Facebooku, od tramwajów warszawskich, o metrze, do serwerza na Discordzie, do tego wszystkiego linki w opisie, do wspierania albo przycisku subskrybuj, i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!